Dzisiejszy odcinek to troszkę poplątana historia motoryzacji z wielką pasją do samochodów, jaką nasz gość dzisiejszy ma. Jako że jesteśmy na kanale motoryzacyjnym, to tutaj nie mogliśmy pominąć tematu pasji, o której też mówimy często w naszych odcinkach, chociażby czy motorsporcie, czy mechanice samochodowej, bo pasje za młodzieńczych lat, czy moje, czy twoje, drogi widzu, bywały różne. Ale jeśli jesteśmy na kanale motoryzacyjnym, to pasja do motoryzacji to temat przewodni nasz i tego całego kanału. A gościem dzisiejszym nietuzinkowy mały człowiek z wielkim sercem i z ogromną pasją właśnie do samochodów. Poznajcie Patryka. Patryk jest właścicielem Fiata 126P z rocznika 91 i chłopczyk ten w wieku 10 lat poprosił swoich rodziców, żeby za pieniądze, które zgromadził i za pieniądze z komunii, żeby rodzice zakupili mu takiego Fiata 126P, który jest jego marzeniem. I od początku jego posiadania pielęgnuje tą pasję do motoryzacji, a owego malucha chce pokazywać na wszystkich możliwych zlotach i zwiedzać nim wraz z rodzicami wszystkie punkty na takiej mapie motoryzacyjnego fana. Przebieg niecałe 28 tysięcy kilometrów. Jesteśmy najprawdopodobniej czwartymi właścicielami, jak patrzyliśmy na historię i tablice rejestracyjne, bo wiadomo, kiedyś było takie prawo, że trzeba było zmieniać te tablice. Były tak, żeśmy go kupili. Tata się przejechał pasą tempo, był na boku, przewróciliśmy go na bok, położyliśmy go chyba na czterech oponach. Tata mi podłączył do wkrętarki szczotkę drucianą i cały spód wyszlifowałem. Potem go na drugi bok, żeby tam, gdzie nie mogłem dojechać, ponieważ leżał na boku, a tam było nisko, tam, gdzie nie mogłem dojechać, żeby go jeszcze tam przeszlifować. Potem zakonserwowaliśmy wszystko taką specjalną farbą. Potem go garażowaliśmy, zaczęliśmy go garażować. A tutaj właściwie zapomniałem Wam powiedzieć. To jest Fiat 126P FL, wersja FL, czyli to jest przejściówka pomiędzy ST a EL. Następnie się zaczęły zloty. Zaczęło się od Głuszycy, ten zlot był w Głuszycy. Zlot pojazdów służb mundurowych. Byliśmy też na zlocie w Piotrowicach, na Lubin Moto Show. Tam były wyścigi także na 1/4 mili, ale maluszkiem się nie ścigaliśmy, ponieważ zanim byśmy go rozpędzili do 100, byśmy przejechali cały ten tor, czyli 1/4 mili, w przeliczeniu na kilometry będzie to 400 metrów. Tak, można w 4 osoby. Z początku, jak pierwszy raz jechaliśmy w 4 osoby, było to w lipcu, gdzieś połowa lipca to była, to mama się normalnie chowała i dziwnie to było. Dziwnie się jechało tak w 4 osoby. Ale teraz żeśmy się już przyzwyczaili i jeździmy jak po prostu normalnym samochodem. Silnik ma oryginalny, to jest 100% pewne, ponieważ było nawet sprawdzane. Robiłem zdjęcie numeru silnika, a potem sprawdzaliśmy w książce gwarancyjnej, więc silnik ma oryginalny na 100%. Ostatnio nawet go przełożyliśmy z oryginalnych opon z roku 1994 na takie nowe. Niestety nie są to już kartoflaki, ponieważ takich nigdy nie dało się dostać kartoflaków. Silnik dwucylindrowy, oryginalnie, jak już wspomniałem, 24 konie, pojemność 652 cm3, szerokość od wnętrza koła do wnętrza koła 92 cm, prędkość maksymalna 105 km na godzinę, tak podają przynajmniej na papierze, a ile jedzie naprawdę, tego żeśmy nie sprawdzali, ale 100 km na godzinę to jest w miarę okej prędkość, ale już tak szybko wszystko dudniło w takim normalnym samochodzie. To jedziemy 100 na godzinę i nawet nie wiemy, że to 100 na godzinę jedziemy. A w maluszku głośno. Po prostu jak na dyskotece. Z Patrykiem mieliśmy okazję porozmawiać tylko przez małą chwilę, ale przez te 30 minut na ogrom wiedzy i natłok informacji, jeśli chodzi o całą historię Fiata 126P, jak widzicie, ten chłopak ma praktycznie w małym paluszku. Posłuchajmy jeszcze, co planują w przyszłości wraz z rodzicami, jeśli chodzi o jakieś upgrade'y, zmiany, czy też kosmetykę w ich maluchu i jakie plany mają na przyszłość. Na tym lakierze wyjechał z fabryki, oryginalnie. Wyprodukowany był w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsko-Białej w 1991 roku. Wloty powietrza też najprawdopodobniej ma oryginalne. Ostatnio żeśmy je odkręcali i malowali specjalną farbą, ale zanim je wymalowaliśmy, trzeba było je przetrzeć papierem ściernym. Mamy jeszcze, na pewno musimy tam coś zaspawać w maluszku. No i przydałoby się także zrobić
hamulce oraz amortyzatory. A ciekawostka jest jeszcze z tyłu. Na podszybiu siedzi piesek z kiwającą główką, piesek kiwaczek, który jest starszy od malucha. Zaczęło się od tego, że mój dziadek w 1986 roku go kupił gdzieś tam. Wsadził go do syreny i jeździł sobie w syrenie. Następnie przełożył do dużego Fiata, a z dużego Fiata do Poloneza. Jak dziadek sprzedał Poloneza, położył pieska na półce w garażu i leżał tam w garażu przez 20 lat. A dla ciekawostki jeszcze powiem, że stół, także na potrzeby mamy książkę serwisową do malucha. Nie książkę serwisową, tylko książkę napraw, jak naprawiać maluszka. No i całą giełdę w Świdnicy obchodziłem przez i wzdłuż. Każdy, kto miał jakiekolwiek książki, się pytałem, czy ma taką książkę, już zwątpiłem pod sam koniec, ale wyhaczyliśmy taką książkę nawet w całkiem dobrym stanie, za 100 zł. Historia tak młodego zapaleńca motoryzacji, no to przysparza naprawdę ociarki, bo to dobry przykład, wspaniały przykład dla wszystkich tych, którzy tą motoryzacją interesują się już długo. Dziękuję rodzicom Patryka za to, że zabrali go do nas i poświęcili jeden dzień wolnego, żeby pokazać nasz warsztat i żeby on mógł przedstawić mi i Wam swoją historię. Tymczasem, jeżeli mógłbym Was prosić, a zainspirowała Was ta opowieść i historia Patryka, to proszę Was o subskrypcję albo łapkę w górę, żeby ten film niósł się jak najdalej. Tymczasem Wąski, Kiwi Autocentrum, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia.